Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę znów wystąpić na konferencji naukowej w Poznaniu, tym razem z Wrocławia, ponieważ sytuacja wymusza na nas wykorzystanie innych środków technicznych, choć z wielką przyjemnością zawsze spotykam się z gronem wielbiących muzykę wokalną studentów, pedagogów, melomanów. Na tegorocznej konferencji, mimo że poświęconej Stanisławowi Moniuszce, większość z nas będzie prezentować teksty, przemyślenia wokół Stanisława Moniuszki, ponieważ traktujemy tego mistrza jako pewnego rodzaju źródło, jako trzon naszego wzrostu w literaturze, w liryce wokalnej naszej Polski, opartej na pięknej, głębokiej poezji. Chciałem zaproponować spotkanie z dwoma kompozytorami, o których przyznaję się szczerze, jeszcze kilka lat temu nie wiedziałem, że tacy panowie istnieją. Mniej znani spadkobiercy Moniuszki. Wydaje mi się, że tak jak mamy to gdzieś tam zakodowane, właśnie Stanisław Moniuszko wytyczył drogi, te podwaliny dla tej polskiej pieśni artystycznej, podobnie jak Schubert dla muzyki niemieckiej, czy w ogóle szerzej pojmowanej muzyki europejskiej. Mniej znani spadkobiercy Moniuszki, wybrane pieśni Więczysława Brzostowskiego i Kazimierza Jurdzińskiego. Skąd wybór akurat dwóch takich kompozytorów? Otóż w ramach działań Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu staramy się od wielu lat wydawać pieśni polskich kompozytorów. Najczęściej są to pieśni zapomniane, pieśni sprzed wielu lat, te mniej znane, te, które nigdy czasem nie ujrzały światła dziennego, przynajmniej w czasach już tych nam bliższych, a więc w czasach po wojnie II światowej. I właśnie taki będzie nasz najbliższy zeszyt nutowy. Dosłownie wczoraj otrzymałem gotowy wydruk naszego 10. zeszytu nutowego, który wspólny tytuł tego cyklu nosi jest Polska liryka wokalna. I w tym zeszycie, tak jak wspomniałem, są pieśni kompozytorów polskich skomponowanych przed 1945 rokiem, a nie publikowane już po 1945 roku. W jednym z programów ministerialnych, w programie zatytułowanym Muzyczny ślad, jest przewidziane wydawanie tego typu utworów. Udało nam się we Wrocławiu w ten sposób wskrzesić śpiewogrę naszego patrona, Karola Lipińskiego, Kłótnia przez zakład. Mówiłem o niej rok temu. A w tym roku są pieśni, wśród kompozytorów, których znamy, są również autentyczne gwiazdy wręcz polskiej liryki wokalnej, jak choćby Ludomir Różycki. Natomiast są również kompozytorzy, są dzieła kompozytorów mniej znanych i to właśnie takich dwóch kompozytorów chciałbym Państwu sylwetki przybliżyć. Na pieśni Więczysława Brzostowskiego trafiliśmy w pewnym sensie przypadkiem, ale bardzo, jak się okazuje, szczęśliwym. Otóż pani profesor Agata Młynarska-Klonowska, swego czasu primadonna wrocławskiej opery, zapytana przeze mnie o jakieś unikatowe wydania nutowe, powiedziała: tak, mam. I faktycznie przekazała mi wydanie czterech pieśni Więczysława Brzostowskiego, przedwojenne, na którym to egzemplarzu pan Brzostowski, wówczas pedagog Akademii Muzycznej, przepraszam, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, napisał dedykację dla pani Agaty Młynarskiej-Klonowskiej w uznaniu jej kunsztu wykonawczego. Oczywiście nie oznacza to, że pieśni były jej dedykowane, bo napisane zostały w latach 30. Natomiast myślę, że jest to bardzo interesujące. I zanim przejdziemy
do omawiania twórczości Brzostowskiego, posłuchajmy jednej z pieśni Brzostowskiego. Będzie to pieśń Przekląć, zapomnieć w wykonaniu Bogdana Makala z towarzyszeniem Moniki Kruk. Przechodząc do meritum, tym razem już troszkę faktów. Wieńczysław Brzostowski urodził się 16 czerwca 1885 roku. No i bardzo przepraszam, ale tu znowu dygresja. Otóż nasze dzisiejsze zelektronizowane, czy nie wiem jak to nazwać fachowo, no czasy internetu, multimediów, niosą bardzo wiele trudności, ale niosą bardzo wiele nowych doświadczeń. I poszukując informacji o Brzostowskim, trafiłem na takie źródło internetowe zatytułowane Kartoteka Ewidencji Ludności 1870-1931 i mam tutaj kartę urodzenia, znaczy może nie urodzenia, tylko kartę personalną Wieńczysława Brzostowskiego. Data urodzenia jest 14 czerwca 1885, a nie 16, a we wszystkich innych źródłach jest 16. Dość to ciekawe, choć wiemy w historii, że nie takie nieścisłości się zdarzają. Natomiast co do miejsca urodzenia, niestety moja wnikliwość okazała się za mało skuteczna. Może Państwo są w stanie wydedukować z tego pisanego, z tej napisanej informacji, cóż to za miejscowość jest. Niemniej jest, urodził się jeszcze w XIX wieku, działał jako artysta, jako pedagog, jako publicysta, jako krytyk muzyczny. Interesujące jest, że
jako pedagog, jako pianista wykształcił m.in. Tadeusza Kaserna, a pracował przez jakiś czas, trudno mi powiedzieć, przez ile lat, w Poznańskiej Wyższej Szkole Muzycznej. Również w Poznaniu powołał do życia pismo, które nosiło tytuł Życie muzyczne i teatralne. Był to rok 1934. I znów internet przyniósł mi pewną pomoc, mianowicie Wydawnictwo Miejskie Poznania w 2020 roku zaprezentowało artykuł pani Justyny Żarczyńskiej dotyczący Ignacego Jana Paderewskiego w kontekście właśnie Więcisława Brzostowskiego, który jako redaktor naczelny i autor wielu artykułów w swoim 5. numerze Życia Muzycznego i Teatralnego, no w tym momencie już 1935 roku, poświęcił cały numer Ignacemu Janowi Paderewskiemu. I sądzę, że zwłaszcza dla Poznania jest to bardzo ważne, bo przecież wiemy, że ten wielki muzyk i polityk był w dużym stopniu z Poznaniem związany, a dzisiaj od wielu, wielu lat Akademia Poznańska nosi jego imię. Także proszę Państwa, jest to kolejny taki sygnał o człowieku, który prawdopodobnie nie jest dziś już znany. I ciekawe jest, jak interesującym językiem pisał Brzostowski, pisał Paderewskim. Jakkolwiek współczesny kierunek muzyczny przyniósł pewne nowe ujęcie zagadnienia brzmienia dźwiękowego i rozszerzył pojęcie kolorystyki instrumentalnej, pomimo bezsprzecznego wzbogacenia środków techniki kompozytorskiej szukającej nowych horyzontów twórczych, bardziej skromna z dzisiejszego punktu widzenia twórczość Paderewskiego nie tylko nic nie traci ze swoich walorów, lecz przeciwnie, nabiera tym większego znaczenia jako wzór koncentracji muzycznego wyrazu o silnym emocjonalnym napięciu. Proszę Państwa, przed chwileczką byliśmy w roku 1935. Cofnijmy się troszeczkę do lat 1918-1920, bowiem na taki czas datowany jest Śpiewnik żołnierza polskiego, który zebrał Więcisław Brzostowski, 25 pieśni polskich. Natomiast dlaczego użyłem słowa wydał? Ponieważ jest to litografia ręcznego pisma. Można przypuszczać, że Brzostowski osobiście przepisał, zapisał te pieśni. Spójrzmy może na wybór, jakiego dokonał Brzostowski. Boga Rodzico. Tu już mamy pewną wątpliwość, bo jest troszkę inna melodia niż ją znamy. Rota. Boże, coś Polskę. Jeszcze Polska nie zginęła. Z dymem pożarów. Modlitwa poranna, więc kiedy ranne wstają zorze. I modlitwa wieczorna. Jak widzieliście Państwo na tej karcie identyfikacyjnej, tam był punkt wyznanie. Przypuszczam, że ta czwóreczka oznacza rzymskokatolickie. 8. Modlitwa przed bitwą. 9. Pułk czwarty. 10. Utwór Krakowiak Kościuszki. Bartoszu, Bartoszu. I kolejny utwór. Śpiew ułanów drugiego pułku. Bywaj dziewczę zdrowe. Marsz obozowy. Pieśń żołnierza. Pieśń Włościan Krakowskich z 1794 roku. Marsz Zuchów. Pieśń żołnierska z 1863 roku. Warszawianka. Marsz Wolnych Strzelców Sandomierskich Małachowskiego. Śpiew Wołyniaków. Śpiewka Strzelców. Marsz Strzelców. Śpiew z Podkarpat. Ułan oraz suplikacja Święty Boże. I tu również zapis melodii
różni się od tej, którą ja znam, więc spodziewam się, że w wielu kościołach w Polsce jednak jest śpiewana inna melodia. I nie w tym rzecz. Bardziej myślę o tym zestawie, który z jednej strony bardzo patriotyczny, z drugiej strony poświęcony Bogu w katolickim rozumieniu, ale również taki żołnierski, może frywolny to nie, ale taki bardzo spontaniczny i naturalny, jeśli chodzi o teksty i o charakter tych pieśni. Sądzę, że jest to dość ciekawe, tym bardziej, że w momencie, kiedy dojdziemy już teraz do kompozycji Brzostowskiego, prawdopodobnie są to jedyne kompozycje Wieńczesława Brzostowskiego. Otóż pan profesor Sąsiadek, którego pytałem o pana Wieńczesława, ponieważ wiedziałem już wówczas, że również pracował w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a czy wówczas Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, napisał do mnie w mailu, że gdy był sekretarzem oddziału SPAM w latach 70., dość często spotykał pana Wieńczesława, który był tak zwanym seniorem seniorów SPAM. Skoro to były lata 70., a urodził się w 1885, to rzeczywiście można, nie trudno policzyć, że rzeczywiście był starszym panem. Mawiało się o nim, że był dobrym pianistą i pedagogiem, natomiast nigdy nie wiedzieli wówczas jego koledzy, że także komponował. Pan profesor pisze, przypomniałem sobie, że prelegentka jubileuszu wspominała krótko o jego zainteresowaniach poza pianistyką. Niemniej nie pamiętam, tak mówi profesor Sąsiadek, aby wspominała o komponowaniu. Zatem jest wysoce prawdopodobne, że te cztery pieśni, które zostały wydane w 1930 roku, są jedynym kompozytorskim zachowanym dziełem Wieńczesława Brzostowskiego. Jeśli się mylę, to bardzo chętnie poznałbym również inne utwory. Zmarł Wieńczesław Brzostowski w 1981 roku w Kórniku, a więc wrócił w okolice Poznania. No dziś jest chyba zupełnie nieznany, niedoceniany, bo trafić na jego ślad w jakichkolwiek informacjach jest niesłychanie trudno. Dzięki digitalizacji mogliśmy obejrzeć zarówno okładki pisma Życie Muzyczne Teatralne, które powołał do istnienia. Mogliśmy również obejrzeć pieśni wybrane, te polskie, które prawdopodobnie własną ręką przepisał. A teraz spójrzmy na cztery pieśni Wieńczesława Brzostowskiego. Cztery pieśni z towarzyszeniem fortepianu, przez długie J, pamięci brata mego Kazimierza, Wieńczesław Brzostowski, słowa Kazimierza Tettmajera, wydane w Poznaniu w 1930 roku. Uwaga, ulica Świętego Marcina, a nie Święty Marcin. Kolejny przyczynek do rozważań, jak to kiedyś było i jak wracamy do tych tradycyjnych rozmaitych działań, nazw, słów i jak różne mamy źródła. Dla kogo żyjemy? Przekląć, zapomnieć. Ach, gdybym teraz mógł pędzić jak wicher, tam oby cisza już była na wieki. Dla kogo żyjemy? Metrum parzyste, tempo adagio, tonacja B moll. Popatrzmy na te oktawy w prawej, w lewej ręce. Bardzo duży ambitus partii wokalnej. Można zaryzykować, że taki troszkę postmłodopolski klimat, ale słyszeliście Państwo już jednej pieśni, za chwileczkę jeszcze jedną usłyszycie, usłyszymy wszyscy razem. Sądzę, że warto się przyjrzeć tym pieśniom. Na pewno nie są łatwe.
ale niosą bardzo duży ładunek emocjonalny i są głęboko przemyślane. Dla kogo żyjemy? Te żałoby, cierpienia nasze i smutki, dla kogo? Dla kogo głuche, zimne, ciasne groby zionące ku nam ohydą i trwogą? Czy może ciebie, słońce na błękicie, czy was, wy gwiazdy z oczyma złotemi, cieszy to nędzne nieskończenie życie, to zło bezbrzeżne, władnące na ziemi? I żadne słowo nic mi nie tłumaczy i nie pojmuję nic na drodze mylnej, prócz rezygnacji martwej lub rozpaczy tym okropniejszej, że do dna bezsilnej. Spójrzmy na samo zakończenie. Jak znowu rezygnacja, mimo że jest, no właśnie, wyrazem beznadziei, jeszcze ostatni raz unosi się ku górze. Rozpacz, skok septymy w dół i znów w partii fortepianowej bogate brzmienie, oktawy, rozłożone akordy ponad oktawę. Prawdopodobnie pan Wieńczysław miał duże dłonie. Kolejna pieśń to ta, której wysłuchaliśmy na początku, Przekląć, zapomnieć. Spójrzmy na rozbudowany wstęp fortepianowy. Również metrum parzyste, również tonacja bemolowa. Przekląć, zapomnieć i nigdy już więcej myślą nie wrócić. Dosyć miałem krzyży i dosyć cierni, żyłem jak straceńcy. Nim wzdrój zdążyłem spojrzeć czysty, świeży, w zgniłe, cuchnące spojrzałem bezdno. I dzisiaj tylko mam pragnienie jedno. Przekląć, zapomnieć. Trzecia pieśń jest w zupełnie innym charakterze. Tempo allegro con fuoco, metrum 12 ósmych. Chociaż te cztery pieśni nie stanowią cyklu, wydaje się, że to, że właśnie ta trzecia jest zupełnie inna w charakterze, jest pewnego rodzaju taką kulminacją, choć podobnie jak podobnie jak te poprzednie i ostatni tekst, no bardzo pesymistyczne i bardzo takie, rzekłbym, ciemne, czarne. Również brzmienia, podobnie, ponownie popatrzmy na fakturę akompaniamentu. No tu jest szaleństwo. Ach, gdybym teraz mógł pędzić jak wicher gdzieś w nieskończoność, precz. Roztrącać wszystko po drodze jak piorun, rozcinać wszystko po drodze jak miecz. Czuję potrzebę lotu, zniszczenia. Ziemię i niebo rozbiłbym na drusk. Tchu mi brak w piersi, w oczach mam płomienie i zda się głowę rozsadza mi mózg. Podwójne forte. Niska pozycja fortepianowych dźwięków, opadające oktawy półtonami, duży ambitus, punktowany rytm, no szaleństwo. Ostatnia pieśń, tam, oby cisza już była na wieki, jakby ukojenie. Być może właśnie nie bez przyczyny w tej, a nie innej kolejności te pieśni zostały umieszczone. Tam, oby cisza już była na wieki, tam, jeśli wzniosę się jeszcze powieki, to po to, by w jasność... I posłuchajmy teraz tej pieśni. Oh, but you.
Drugim kompozytorem, o którym chcę dzisiaj coś powiedzieć, jest pan Kazimierz Jurdziński. Spodziewam się, że jego postać może być żywsza w pamięci, ponieważ po wojnie był dziekanem Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, którą to uczelnię po wojnie na nowo organizował. Urodził się w 1894 roku, zmarł w kwietniu 1960. Zarówno urodził się, jak i zmarł w Łodzi. Był pianistą, organistą, kompozytorem. W 1913 rozpoczął naukę gry na organach w klasie Mieczysława Surzyńskiego oraz fortepianu w klasie Henryka Melcera, a kompozycję, uwaga, u Romana Statkowskiego i Karola Szymanowskiego. Zatem wyedukowany w sposób naprawdę wyjątkowy sami mistrzowie. W latach 1914-1921 przebywał w Rosji, internowany jako syn obywatela pruskiego. Mieszkał w Kazaniu, udzielał tam prywatnych lekcji gry na fortepianie, prowadził chór. Od 1917 dojeżdżał do Moskwy na studia kompozycji i kontrapunktu staroklasycznego u Michaiła Ipolitowa Iwanowa oraz gry na fortepianie pod kierunkiem Aleksandra Goldenweisera. Swoją bardzo wielokierunkową edukację ukończył niemal jako 40-latek. Od razu rozpoczął pracę pedagoga w kilku warszawskich placówkach muzycznych, a także pracował jako organista w parafii ojców Pallotynów, w którym to miejscu szczęśliwie przetrwał okupację. Po zakończeniu II wojny wrócił do Łodzi i, jak wspomniałem, brał udział w organizacji na nowo szkoły muzycznej. Twórczość kompozytorska Jurdzińskiego jest obszerna, choć raczej rzadko dziś propagowana. Obejmuje bardzo wiele gatunków, od utworów solowych na organy, poprzez kameralne, na skrzypce i fortepian, również kwartety smyczkowe, utwory churalne, utwory orkiestrowe, aż po rozbudowane utwory estradowe. Dwa tytuły tutaj, Święta Katarzyna Genueńska oraz Błogosławiony Mąż. Jak być może Państwo wiecie, mam wielki zaszczyt, przyjemność po raz kolejny już prezentować się na poznańskiej konferencji. No dotąd udało mi się siebie nadmiernie nie eksponować. Chyba tym razem jednak się nie uda. Jedna z pieśni Kazimierza Jurdzińskiego w wykonaniu autora referatu. Przy fortepianie Aleksandra Orłukowi.
Wysłuchaliśmy pieśni O słodkie usta z roku 1922 do słów Marii Konopnickiej. 21 pieśni Kazimierza Jurdzińskiego, które mam okazję oglądać, stanowi zapewne wycinek jego twórczości pieśniarskiej. Moje przypuszczenie bierze się stąd, iż był płodnym kompozytorem, tworzył bardzo różnorodne utwory, a pieśni, które mam zebrane w takim sztambuchu, ręcznie pisanym przez różnych kopistów, pochodzą z lat 1917-1950. Zatem jest to bardzo duży przedział czasowy. Wśród tych pieśni najstarszych, tak do lat 30., przeważają pieśni postromantyczne, takie powiedziałbym młodopolskie, teksty Kazimierza Tettmajera, Leopolda Staffa, Marii Konopnickiej, ale są tam również opracowania pieśni ludowych, są dwa utwory o charakterze modlitewnym, zatem widać, że w tym wcześniejszym okresie Jurdziński stale różnicował swoją twórczość. Widać to z tego krótkiego rysu biograficznego, który przedstawiłem na początku, ale widać to też w tematyce tych pieśni, a także ich budowie. Często akompaniament pełen chromatyki stanowi niezależne tło do linii melodycznej. Dość duży ambitus dla partii wokalnej. Myślę, że to są takie cechy charakterystyczne. Trudno mi powiedzieć jako wokaliście o stylu kompozytorskim. Niemniej sądzę, że można z całą pewnością doszukać się pewnych charakterystycznych cech, które wskazują na dojrzałość twórczą. Nie powinno to specjalnie dziwić, dlatego że te utwory, które mam do dyspozycji, te najstarsze, pisał blisko 35-letni artysta. Moją szczególną uwagę zwróciły dwie pieśni na głos solowy i fortepian do słów Michaiła Lermontowa w tłumaczeniu Piotra Widlickiego. Pochodzą z roku 1919, a napisane zostały w Kazaniu. Jest nawet dokładna data, 20 września 1919 roku. Ach, żegnaj, jeżeli niebo nam za innych każe modły słać, modlitwa moja wzleci tam, gdzie los im szczęście może dać. Nie niesie ulgi płaczu stan, bo nawet cierpień krwawa łza nie zada sercu tyle ran, co pożegnania słowa dwa. Już braknie słów, a w oczach łez uparta myśl nie ginie w śnie, a jej brocząca jadem treść odnawia ból i smutek tchnie. Ja wiem, że słodkich marzeń czas nie wróci już, nie wznieci snów, że miłość, co łączyła nas, skończyła się. Ach, żegnaj. I druga pieśń, równie zróżnicowana, jeśli chodzi o zastosowane środki kompozytorskie i równie gorzka, jeśli chodzi o warstwę tekstową, o warstwę emocjonalną. W kościele u wejściowych drzwi stał żebrak z ręką wyciągniętą. Pragnienie, głód od kilku dni na jego twarzy wyrył piętno. O kromkę chleba modły słał w zupełnej ciszy i pokorze. A kto się zeń zażartować chciał i kamień mu do ręki włożył. Tak samo ja, nie tając łez, błagałem uczuć twoich zmiany. Tak samo ja przez ciebie też niegodnie byłem okłamany. Drugim dziełem Kazimierza Jurdzińskiego, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest cykl 5 pieśni do słów Leopolda Staffa. Cykl ten powstał w roku 1952, a jego melodyka i harmonika wyraźnie wskazują, że to już
połowa XX wieku. Mimo to pewien charakterystyczny rys, który w większości utworów Jurczyńskiego pojawia się, pozostał. Otóż mimo, że w poezji korzysta z miniatur i mimo, że jego utwory muzyczne także są de facto miniaturami, nie mają one jednorodnej budowy. Prowadząc nas po ścieżkach poezji, kompozytor zmienia metrum, zmienia tempo, zmienia charakter akompaniamentu. Wreszcie oczywiście zmienia się tonalność. Niemniej w tym cyklu, zwróćmy uwagę, nie ma żadnych znaków przykluczowych. Swego rodzaju równouprawnienie wszystkich 12 dźwięków, zarówno w melodyce, jak i harmonii, jest znakiem tamtych czasów. Jednak kompozytor sięgnął po poezję Leopolda Staffa, głęboko emocjonalną, ale bardzo uporządkowaną i regularną w swojej konstrukcji. Trącam o ciebie, struno bolesna pamięci, grająca ciszę zmierzchu, wonią sianorzęci. We wspomnieniu dom biały, dwa klonowe drzewa, wieczór letni w gałęziach ptak, co słodko śpiewa. To wszystko, co zostało po was szczęścia chwile. Dwa drzewa, ptak, co śpiewa. Nic, a tyle, tyle. W złoty, upalny, cichy południe czas w kwitnącym sadzie poiła studnia nas. Piliśmy zimną wodę z czerpaka na ochłodę. Potem patrzyłem w mszystą krynicy głąb, skąd wiał nam w twarze chłodnej ciemnicy ziąb. Na dnie dwie nasze głowy tłem miały sad wiśniowy. Wtem jeszcze głębiej z zakwietnych krzaka drżeń w przelocie mignął pierzchliwy ptaka cień. Podnieśliśmy wzwyż oczy ku modrej nieb przeźroczy. Ptak zniknął, jak zniknie młodość i wiosny czar. Spojrzeli im sobie w oczu miłosny żar. Dzwoniła w studni woda, jak chwile, których szkoda. Gdy lśnił ponowik księżyca wąski, podpatrzył słowik nasz schron z gałązki. Poniósł na łęgi w piosennej zdradzie nasze przysięgi i schadzki w sadzie. Rozdzwonił plotki w całej Dąbrowie o nocy słodkiej i słodszej zmowie. Dziś na polankach każdy liść szepce o całowankach w twojej izdebce. Strumień coś gwarzy o ramion splocie, twarzą przy twarzy i w serc pieszczocie. Motyle płoszą pszczoły, róż gości, kwiatom roznoszą pocztę miłości. Spocznij w mej chacie, znam ciebie, tyś jest ból. Błądzisz wśród pól w żebraczej szacie, o bracie. Mam sad i złoty ul, i chleb, i sól w swej chacie. Z mojego chleba, kto je, ukoi głód, opij mój miód. Gdy snu ci trzeba, żar nieba nie wniknie w lip mych chłód. Spiesz. Bierz z mych trzód i chleba, bo w nim to wszystko weźmiesz wraz z sercem mem. Rzucisz przed dniem mą strzechę niską, by blisko nie czuć gruz, który wiem, że jeno snem jest wszystko. I ty, i ja. A przed chwilką usłyszeliśmy fragment nagrania archiwalnego w wykonaniu Lidii Skowron przy akompaniamencie Kiejstuta Bacewicza. Niestety dostępne jest tylko 30 sekund. W wieczór majowy, pełen słodyczy, woniami bzowy, pieśnią słowiczy,
Z modrej ciemnoty w głębi ogrodu wypływa złoty księżyc jak z miodu. Rozkosz się zlewa z błękitów kruży, zefir omdlewa na piersiach róży, w mgieł ametyście miękkim szelestem wzdychają liście. O, spragniony jestem! W gwiazd pocałunku nektar z nieb ścieka. Chcę szczęścia trunku, ptasiego mleka. O, wonią przysiąc maju miłosną, miodowy miesiąc duszy mej z wiosną. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Państwa tymi dwiema postaciami, patriotami, muzykami. Jeden związany z Poznaniem i Wrocławiem, drugi z Warszawą i z Łodzią. I cóż, na zakończenie jeszcze jedna pieśń. Będzie to pieśń Tajemnica do słów Leopolda Staffa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Lekko.